3, 5, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 1, raz, 2, 3. Też lepiej powinno być, nie? Lepiej? Test, raz, dwa, jeden raz. Jeden raz, dwa, trzy. No, już jest coś. Test, raz, dwa, trzy jest? Test, raz, dwa, trzy, jeden raz, dwa, trzy. Test. Za chwilę rozpoczynamy konferencję. Za chwilę rozpoczynamy konferencję.
Za chwilę rozpoczynamy konferencję prasową na żywo. Dzień dobry, jeszcze nieoficjalnie. Za 5 minut mniej więcej zaczniemy konferencję prasową, także zapraszam wszystkich zawodników, którzy są tutaj przy stole naszym gościem, o to, żeby zasiedli na swoich miejscach. Here we go. Joelton Denis. Koptek, zapraszam tutaj ze stołu, zaraz zaczynamy. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, to zapraszamy do naszego pokoju. Można napić się kawy, herbaty i za 3-4 minuty rozpoczniemy. Za 3 minuty startujemy. Tak. Będę, niestety. Przykro mi. Przypada już dziennikarzy na 1 metr kwadratowy jest przekroczony. Raz, dwa.
switch off the phones, okay? Witamy pięknie. Silesian czeka nas w najbliższą sobotę w katowickim spotku. Dziś tutaj w Warszawie oficjalna konferencja prasowa przed galą. Witamy Państwa. Dziękujemy, że jesteście z nami na żywo. Dzisiejsza transmisja konferencji dzięki fighttime.pl. Tam wszystkich oczywiście również gorąco witamy. Witamy także naszych gości. Prezes Federacji Fight Exclusive Night, pan Paweł Jóźwiak, witamy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I bohaterowie, wojownicy wraz z trenerami, pozwolę sobie przedstawić tutaj od najbliższej mi osoby, Maciej Szostak, witamy. Tomasz Sarara. Dzień dobry. Pierwszy z zagranicznych zawodników, Denis Stolzenbach. Tutaj trener i zawodnik, którzy zmierzą się w walce wieczoru, Joilton Santos wraz z trenerem Andre Benkei i zawodnik, który również wystąpi oczywiście w pojedynku na gali, Paweł Brandes, witamy. Mieli być dzisiaj jeszcze razem z nami Roman Szymański, zawodnik, który broni tytuł, który oczywiście zmierzy się w walce wieczoru, a także Paweł Hadaś. Niestety z powodu problemów ze swoimi pojazdami obu tych wojowników dzisiaj tutaj nie zobaczymy, ale oczywiście już jutro i w piątek, czyli podczas mediatyki, podczas oficjalnej ceremonii ważenia, oni będą do Państwa dyspozycji. Zaczynamy zatem już konferencję prasową. Na początek przekazuję mikrofon prezesowi Federacji, Paweł Jóźwiak, Federacja Fight Exclusive Night. Kolejny przystanek, tym razem Spodek, no i oczywiście
kultowe miejsce dla sportu, dla muzyki, dla kultury. Także duże wyzwanie na pewno i mam nadzieję, że ten spodek już w sobotę podleci. Dzięki. Kolejne wyzwanie przed nami już teraz bliżej jest realizowane, ale jest to jeden z największych obiektów, no w zasadzie największy, na jakim dotychczas imprezę mamy zgłoszoną na 7 tysięcy i spodziewamy się tego kompletu, także uważam, jak na pierwszy raz taki wynik 7 tysięcy fanów jest to całkiem niezły. Widać, że na Śląsku jest spory potencjał, mieliśmy już od dawna sygnały od fanów, że jesteśmy tam bardzo mile widziani, także w końcu tam zawitaliśmy i mam nadzieję, że do tego spotka będziemy co roku regularnie wracać, a że nasza gala będzie kolejnym sukcesem naszej organizacji. Mamy 7 pojedynków w karcie głównej, no i 2 starcia o pas mistrzowski, które bardzo ciekawie się zapowiadają. Starcia są ciekawe, jest międzynarodowa karta walk, starcia mistrzowskie szczególnie zasługują tutaj na uwagę. Mamy Jeltona Santosa, który przyleciał z dalekiej Brazylii. Wierzę, to dla niego duża szansa, bo już zrobi wszystko, żeby zdobyć pas naszej organizacji. No nie będzie miał łatwego zadania, bo na jego drodze stanie nas mistrz Roman Szymański, który też zrobi wszystko, żeby wygrać. Mam nadzieję, że ta walka porwie tłumy i że po raz kolejny pokażemy, że u nas są te najlepsze mistrzowskie walki pięciorundowe. Jeśli chodzi o drugie starcie Tomasza Salary, to też nie było łatwym zadaniem znalezienie dla niego godnego rywala. Nie zapominajmy, że Tomek to jest zawodnik klasy światowej, nie jest łatwo znaleźć mu godnego przeciwnika. Początkowo przymierzany był inny zawodnik, ale niestety zachował się troszkę nieprofesjonalnie, bo nie poinformował nas, że 2-3 tygodnie wcześniej będzie się bił dla innej organizacji. No jak się dowiedzieliśmy o tym, to nie mieliśmy na to za bardzo wpływu. No i zawodnik został tam w ciężki sposób znokautowany i trzeba było szukać godnego zastępstwa. I uważam, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo Denis Stolzenbach jest to bardzo mocny przeciwnik, też klasowy kickbokser. Samo to, że kiedyś znokautował Nikolaja Falina, z którym walczył Tomek, też świadczy o jego klasie. Także te starcia mistrzowskie na pewno będą stały na bardzo wysokim poziomie. O tym jesteśmy przekonani. Też warto oczywiście wspomnieć, że nie zabraknie w katowickim sportu tych gości. Skoro tutaj pojawił się temat Tomka Salary, to w jego narożniku pojawi się 4-krotny zwycięzca World Grand Prix K1 Ernesto Host, którego już podczas poprzednich gala Fight Exclusive Night gościliśmy, także można powiedzieć śmietanka sportu walki na pewno zagości, także tutaj trener również reprezentanta Holandii Miki Benazus, także też znakomici goście. O tym sobie jeszcze z Tomkiem porozmawiamy. Na początek jednak chciałbym słów kilka zamienić z Jakubem Szostakiem. Trzecie jego starcie w federacji Fight Exclusive Night. Zwycięstwo i porażka. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Martin Hudej. Powiedz mi, jak forma, jak nastawienie przed walką? Forma uważam, że jest dosyć w porządku. Jeżeli chodzi o przygotowanie, wszystko poszło planowo. Było trochę zmian trenerskich, bo zmieniłem klub, teraz na Tula Ochiński team. Nowi zmieni partnerzy, bardzo mocni, więc uważam, że będą przygotowane na dwie walki do Boczka. Specjalnie od naszego południowego sąsiada, od twojego przeciwnika się przygotowujecie wraz z twoim sztabem? Fakt, że tam nie było jakoś dużo czasu, bo tylko 3 tygodnie, bo tak jak się dowiedzieliśmy, z kim ta walka będzie. Ale oczywiście jak najbardziej mam wrócony stójkę, więc automatycznie to troszkę innej platformy go musi być. Jest dosyć silny, więc lubi bić cepami, no trzeba na to uważać. Twój przeciwnik, podobnie jak ty, wywodzi się z kulturystyki. Mieliście może w przeszłości kiedyś okazję spotkać się na takowych zawodach? Nie można nazwać kulturystą kogoś, kto startował raz czy dwa, ale tam jakichś większych osiągnięć, czyli tam ja go jako kulturysty nie traktuję za bardzo, bo to sobie trenował na siłowni, tyle, to że raz wystartował, sobie raz wystartował. No dobrze, powiedz mi kolejne sympatyczne zachowanie z twojej strony. Garza, którą zostaniesz nagrodzony przez włodarzy Fight Exclusive Night, zostanie po raz kolejny przekazana na szczytne cele. Tak, to prawda, wspieramy od jakiegoś czasu już organizację Cancer Fighters, czyli organizację, która walczy z rakiem i pomaga dzieciakom. No i tutaj chcemy jakikolwiek w minimalny sposób pomóc. Tak, poprzez tak, panie i panowie, kontra Martin Hudej, jedna z pierwszych walk karty głównej gali Fight Exclusive Light 14 Silesian Rage. Z nami jest kolejny wojownik, Paweł Brandy,
Odesy, także troszeczkę teraz mikrofon poprosimy na przeciwległą stronę naszego stołu. Nie ma, tak jak mówiliśmy, twojego przeciwnika Pawła Hadasia do Mind Exclusive Line, także witamy na pokładzie. No, witam serdecznie i bardzo się cieszę, że będę mógł zadebiutować, bardziej walczyć niż u mnie, no ale bo tak naprawdę mój bilans może pokazywać to, że nie zasługuje na to i że one się podobały i tam może nie były jakieś rewelacyjne wyniki, ale także mam nadzieję, że w sobotę to się powtórzy i walka też będzie bardzo dobra. Jesteś wojownikiem znanym z tego, że nie kalkulujesz, że prowadzisz taki, powiedziałbym, ofensywny styl walki, też tym chcesz właśnie mieć. Ma swój styl, ale nie da się tego powtórzyć, nie da się zawsze nastawiać na to samo. Czy ten mój ofensywny styl był i jaki on był, no i wychodzimy na mnie swoje, będzie show na pewno. Pokazać dobrą walkę, no i przede wszystkim zapewnić to, co lubią najbardziej, czyli tak zwane show, krew pod tym. Bić się to nigdy moim celem nie było wygranie walki, wiadomo, wychodzimy. Przed tego jest, żeby ta walka się podobała i żeby ludzie po prostu się nie nudzili, bo moja walka uratowała całą galę, także mam nadzieję, że może tutaj nie będzie tego samego, że wszystkie walki będą super, ale tak jak mówię, nie jest priorytetem, żeby ludziom podobała. Co ludzie show, to zobaczą show. Walka podczas gali Fighter ze sportami walki? Myślę, że na pewno, bo jest to o wiele większy event i o wiele większa federacja, poważniejsza niż te, które wcześniej brałem udział. Wiadomo, każdy chce zbudować, ale myślę, że tutaj dłuższy czas spędzę i już na pewno nie będzie to tam jakiś mój krok do tyłu później. Tutaj. Paweł, dziękujemy. Paweł Brandys, Paweł Hadaś, pojedynek, jeden z ciekawiej zapowiadających się podczas gali. Włączył do naszej organizacji. Jest to zawodnik, którego obserwowaliśmy już od dawna. To już bardzo ciekawe. Takich zawodników właśnie potrzebujemy. To tutaj Paweł Hadasiem. Nie jestem starciem z faworytem, ale mam nadzieję, że Paweł stanie na wysokości zadania i da bardzo dobrą walkę, bo to dla nas, jako dla promotorów, właścicieli organizacji jest najważniejsze. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie. Dwa starcia wieczoru, dwa starcia o pas Federacji Holenderskiej. Bardzo ciekawie nam się zapowiadające Tomasz Sarara i Denis Sporozenbach, który jest razem z nami. Denis, tell us, what do you feel before the fight? What do you know about your opponent? He paired well. You know, Tomasz like a nice guy. We both like the same sport. I wish him good luck, we make a nice fight, and I think the audience will be the winner. Bardzo ciekawa walka, zapowiedzi przeciwnik, ktoś z nas na pewno wygra. I myślę, że to będę ja. What is the origin of your nickname, Silent Wind? Because I'm silent out of the ring, and in the ring I come to fight, then it's the world coming. I get the name of my trainer. Zapytałem Denisa, skąd jego aktor, na którego mówią, na Denisa właśnie. Powiedział, że on jest taki spokojny, ułożony w życiu na co dzień, natomiast jeśli wchodzi do ringu, to zupełnie się zmienia. Powiedziałbym nawet w takie tornado. No, zobaczymy, co na to tornado odpowie Tomasz Sarara. Można powiedzieć, taka już doświadczona gwardia w Federacji Fight Exclusive Night. Wreszcie starcie o pas mistrzowski. Tomek, jak twoja dyspozycja, jak twoja forma? Nastawienie takie bardzo bojowe. Strasznie mi zależy na tym, żeby tę walkę wygrać, żeby to była dobra, efektowna walka i na tego też jestem gotowy. O tym z moich przygotowań. Cieszę się z przy okazji dobrego rywala. Ja tak naprawdę walczę tym lepiej, im bardziej wymagający jest przeciwnik, a tym razem poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Czuję się jak taki sprinter, który się czuje oddech na plecach, to tylko przyspiesza i to naprawdę na pewno wygram. Skoro o przyspieszeniu mówisz, to na pewno przyspieszone bicie serca miał prezes Federacji Fight Exclusive Night, Paweł. Proszę, może się przebranżowiłeś, jesteś w końcu uznawany za najlepszego boksera K1. Znaczy nigdy tak naprawdę od nich nie odszedłem, próbowałem swoich sił w boksie, bo faktycznie jako dobrze boksujący kickboxer chciałem się sprawdzić z perspektywy bokserów, jak wszyscy wiemy, wyszło nieźle. I nie zamierzam tej przygody kończyć. Tym bardziej chciałbym być przede wszystkim najlepszym kickboxerem. Drugą planową sprawą staje się boks, przynajmniej na chwilę obecną. Tyle z mojej strony. No, jesteś bardzo zapracowany, bardzo obfity. Ty naprawdę bardzo regularnie występujesz w ringu. Nie wiem, czy to już jest ten okres, ale chyba czuję, że przeżywam do treningu, do walki. I chcę te swoje ostatnie lata kariery. Myślę, że mam jeszcze przed sobą
szczytowych, bo ja takie szczytowe lata, myślę, że takie 3, 4, 5 lat najlepszych w swojej karierze i chciałbym, żeby to była wisienka na torcie. To nie od 20 lat. No i kiedy, jak nie teraz. Chciałbym, żeby to było moje 5 minut i dlatego naprawdę z motywacją właściwie plus 10 albo jeszcze więcej. Nie odpuszczę żadnej walki, nie odpuszczę żadnej rundy, żadnej akcji. Wszystko, co robię, to będę robił na maksa. Wycisnę na ostatnie lata naprawdę do spodu. Mówiliśmy już o twoim znakomitym trenerze, do którego powróciłeś pod jego skrzydła, bo kiedy widzieliśmy się choćby w Bydgoszczy, to był z nami wspominany Ernesto. Znowu wracasz do trenowania właśnie pod jego skrzydła. Człowiek próbuje nowych rzeczy. Ja rozchodząc się z Ernesto na pewno nie spaliłem za sobą mostu. Pojechałem, pożegnałem się, powiedziałem, że chciałem spróbować czegoś nowego i sam wtedy już na samym początku zaznaczyłem, że nie wiem, czy będzie to dobra decyzja. Na swoim fanpage'u na Facebooku napisałem, zbliżam się do zrobić, że faktycznie tak jest, że chyba w pewnym wieku zmiany niekoniecznie wychodzą na lepsze i dlatego trzeba po prostu... No, wróciłem, myślę, że tam czuję się najlepiej w tej stajni i chyba już tak zostanie. Ernesto Host, czyli Mr. Perfect, to znaczy, że Tomasz Serra będzie perfekcyjny w sobotę w ringu w Spoku? Należy do Perfect Team, także Serra na team tak samo musi być perfect. Panie i panowie, Tomek Sarara i Dennis Stolzenbach, więc wieczoru podczas Rage. No i wreszcie ten, no, tak jak mówiliśmy, Romka niestety dzisiaj zatrzymały problemy do Polski wraz z trenerem Joilton. Joilton Telas, hard opponent, pressure before your fight. Estou bem tranquilo para essa luta, não tenho pressão nenhuma, estou me sentindo muito bem, até porque eu fui muito bem recebido pelos poloneses, agradeço a vocês, e estou me sentindo muito bem para essa luta e não tenho pressão nenhuma. Já passei por grandes pressões na minha vida e isso para mim é muito light, isso é bem tranquilo para mim. Pewnie wszyscy zrozumieli po portugalsku. Ja niestety portugalskiego nie znam, także poprosimy trenera, tak, który nam się tłumaczy wypowiedź Joiltona. First of all, he said thank you for all Polish people to help to receive him so good and he's so welcome here. And this is give him a lot of energy. And he's not feeling pressure at all because he has so much experience. He has just 22 years old, but he passed by so many things and he already has so many experience as a fighter. He started at 17. And this is has no pressure at all for him. He just wants to be a champion. Joilton przede wszystkim chciał podziękować za zaproszenie włodarzom federacji. Powiedział, że nie czuje presji. Ma co prawda 22 lata, więc jest młodym wojownikiem, ale jest na tyle doświadczony, walcząc w poprzednich galach na prestiżowych eventach, także nie czuje presji przed swoim przeciwnikiem. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy, Roman Szymański, Joilton Santos, to jest pojedynek wieczoru gali Fight Exclusive Night 14. Też mówiliśmy o tym, Tomasz Sarara i Denis Stolzenbach. Za chwilę zawodnicy będą do Państwa dyspozycji, jeżeli będzie sobie można indywidualnie. Jeszcze raz w imieniu włodarzy, jutro już przenosimy się na Śląsk, do Katowic. Zapraszamy na oficjalny media trening, który rozpocznie się jutro o godzinie 15, także oficjalna ceremonia ważenia w piątek o godzinie 17. No i wreszcie to najważniejsze wydarzenie, czyli danie wieczoru, danie główne, a więc gala w katowickim Spotku, oczywiście transmitowana na antenie Polsatu Sport. Polsatu, zapraszamy pięknie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie tutaj. Komitetu Olimpijskiego za umożliwienie. To bardzo prestiżowe, to dla nas zaszczyt być tutaj. I mamy nadzieję, bo my jako promotorzy bardzo byśmy tego chcieli. Dziękuję bardzo. Indywidualnie już wojownicy i trenerzy oraz prezes federacji do Państwa dyspozycji. Andrzej Wieniak, pięknie dziękuję. Poczekaj chwilę, jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj do zdjęć zaprosimy zawodników. Najpierw to są pojedynczy, a na końcu Tomek podejdzie face to face swoim rywalom. Czyli zapraszamy na razie zawodników, którzy nie mają swoich przeciwników dzisiaj, a więc jako Szostaka do pamiątkowego zdjęcia, bo zapraszamy tutaj.
podściągał ten stand dla fotoreporterów. Chwila. Po angielsku jeszcze to powiedz. Tako Przostek kontra Martin Hudej. Pierwszy pojedynek w karcie głównej gali FEN 14 Silesian Range w katowickim spotku. Jego trzeci występ w Federacji FEN. Jedno zwycięstwo i jedna porażka. Zapraszamy kolejnego z wojowników, Paweł Brandys. Tak jak mówiliśmy też, Paweł Hadasia dzisiaj nie ma ze względu na problemy z autem. Także jest Paweł Brandys, który debiutuje. To jego pierwsza walka w Federacji FEN. Ciekawe, co na to Roman. O tym się pewnie przekonałem podczas ceremonii oficjalnego ważenia. Młode wilki, tak z pewnością można też ten pojedynek tytułować. Roman Szymański, Joelinton Santusz. Okej, thank you very much. I zapraszamy zawodników, którzy w ringu spotkają się w sobotę, a dzisiaj tylko popatrzą na siebie przy ściance. Więc Janis Stolzenbach i Tomasz Sara. Polsko-holenderskie starcie o pas Federacji Fight Exclusive Night. Pierwsze face to face. Dziękujemy i zapraszamy na gotowe zdjęcie. Rządem jeszcze do fotoreporterów. I zapraszamy zawodników do grupowego jeszcze zdjęcia. Żuję to.
ciekawy, czemu nie ma dziewczyn.